Cześć, cześć, witajcie w kolejny piątek na kanale Co mi się nowinie. Cały czas klimat wakacyjny, a ja zapraszam Was na odcinek o portugalskim, dobrze schłodzonym winie Encantado z winnicy Ravas Quira. Zapraszam. Hej, wino spijacze, kolejny piątek na kanale Co mi się nowinie. Cały czas klimat wakacyjny, ciepło, bardzo ciepło, jest wieczór, a cały czas jest chyba około 3 dych na termometrze. Jestem w plenerze, kontynuujemy tę serię plenerową, dajcie znać, czy ta koncepcja Wam się podoba. No pewnie nie wszystkim, ale powiem Wam, że w taką pogodę bardzo przyjemnie kręci się w takich okolicznościach przyrody. Aczkolwiek to nie jest sama przyroda, bo jak widzicie, częściowo musicie mi w sumie uwierzyć na słowo, aczkolwiek na czołówce będzie widać więcej. To jest zabytkowy, odrestaurowany młyn, wiatrak w miejscowości Bierzgłowo. Jestem jakieś 20 km na północ od Torunia. Co ciekawe, jeżeli chodzi o Bierzgłowo, to jest to taka miejscowość, która trochę łączy się jednak z klimatem kanału, dlatego że stąd jakiś kilometr w linii prostej jest winnica. Nieduża co prawda, no ale jest i niewykluczone, że któregoś dnia zapukamy z kamerą do drzwi tej winnicy i nagramy tam jakiś materiał. No ale o tym powiemy, jak już to będzie się odbywało albo miało odbywać. Natomiast dzisiaj zabieram Was trochę dalej niż do Bierzgłowa pod Toruniem, a mianowicie do Portugalii. Zabieram Was do Portugalii w podróż dzięki winu, które nawinęło mi się jakiś czas temu w Biedronce. Wino ciekawe, wpadło mi w oko trochę pod kątem etykiety. Ja ją Wam przybliżę od razu, aczkolwiek wiem, że nie do końca będzie to wyraźnie widać, ale myślę, że na czołówce oraz na Instagramie, którego polecam śledzić, etykieta będzie dosyć wyraźnie uwieczniona. To jest wino, które nazywa się, jego nazwa to Encantado i Encantado to znaczy po portugalsku zachwycony. Zachwycony no, docelowo, myślę, że domyślnie tym winem na przykład można być. I to jest, słuchajcie, wino, które pochodzi od producenta, który jest w Biedronce reprezentowany już od dawna i to przez wiele etykiet. Ja jak szukałem wina tego, no to tych etykiet od producenta Ravas Quira, a właściwie powinno się mówić chyba Ravas Quira, wymawiać. Portugalski jest specyficzny, więc na pewno jakieś tutaj babole walne. Jest to taki producent, który jest dosyć popularny i taki no, utytułowany już. Jego wina są popularne wśród winospijaczy, którzy między innymi w Biedronce się zapatrują w jego wyroby. I powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy poza Biedronką można wina tego producenta w Polsce kupić. Jest to mianowicie producent, który pochodzi z Portugalii, z regionu Alentejo. To jest taki region na południu kraju, największy, jeżeli chodzi o produkcję win w ogóle w tym państwie. I powiem Wam, że to jest taka ciekawa w sumie, ciekawy producent, który zaczynał od tego, że w latach 40. XX wieku kupił taką posiadłość, która właściwie była taką rodzinną posiadłością. Tam coś się działo, tam zdaje się mieli gaje oliwne, jakieś takie różne rzeczy. No ale na początku, na przełomie lat 90. i 2000. XXI wieku, czyli końcówka 90. i początek lat 2000. Powstała winnica, nasadzenia i potem chyba pierwsze wino w 2003 roku zostało wypuszczone na rynek. Było już na tym kanale jedno wino od tego producenta, które też oczywiście kupiłem w Biedronce. To było wino czerwone z mieszanki syra i Viognier. Też bardzo ciekawe wino. Jeżeli chcecie poznać moją opinię i parę jeszcze słów innych na temat tego producenta, to zachęcam Was do tego, żeby tamten odcinek też połknąć i będzie pod spodem link do właśnie tego epizodu na kanale Co mi się nawinie. Dobra, słuchajcie, ale przejdźmy sobie do wina, które wybrałem dzisiaj. No ciekawa etykieta, taka, nie znam się za bardzo na sztuce, ale klimat ma to taki dosyć specyficzny, jakieś takie tutaj, taka ciekawy podany wycinek natury, taki bym powiedział klimat trochę bajkowo-oniryczny.
takie słowa też padają na kanale Co mi się na winie, słuchajcie. Nie za często, ale padają. Słuchajcie, co to jest za wino? To jest wino złożone z trzech odmian i powiem Wam, że już odmiany, które wyczytałem na kontretykiecie tego wina, mnie zaciekawiły. Trzy odmiany: Viognier, Alvarino i Arinto. I powiem Wam, że Viognier to też nie jest debiut tej odmiany na tym kanale. Zresztą w poprzednim odcinku o winie tego producenta też było Viognier i to było o tyle ciekawe, że to było wino czerwone. Tam oczywiście 95% stanowiła odmiana czerwona Syrah, Viognier był tylko dodatkiem, ale powiem Wam, że odmiana Viognier, która tak notabene pochodzi no, niby gdzieś tam z Chorwacji, ale teraz tak naprawdę mówi się, że z okolic francuskiej Doliny Rodanu, to jest bardzo ciekawa odmiana, bardzo aromatyczna i uważam, że jeżeli będziecie mieli okazję natrafić kiedyś na tę odmianę w winach jednoszczepowych bądź w takich, w których ta odmiana stanowi no, taką dosyć poważną część mieszanki, no to warto się z takimi winami i z tą odmianą zapoznać. Alvarino też jest winem ciekawym, takim dość złożonym, dającym wina dosyć takie no, konkretne i aromatyczne. Arinto, ono myślę, że tutaj jest bardziej, daje taką formę trochę może takiego podkładu kwasowego, może lekko mineralnego. Tak mi się wydaje, ale no, na pewno jest to skład dosyć ciekawy. 13% alkoholu, wino jest wytrawne. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o etykietę, to chyba wszystko. Dajcie znać, czy taka etykieta Wam się podoba. Ja Wam powiem, że... Aha, jeszcze jedno Wam powiem. To jest nowość w ogóle w Biedronce. Tego wina, jeszcze inaczej, to jest w ogóle nowość w katalogu tego producenta. No więc siłą rzeczy jest też nowością w Biedronce. Ja za to wino zapłaciłem 24,99. To jest cena z czerwca 2022 roku. Pewnie taka cena się przez jakiś czas utrzyma. Ale dajcie znać, czy takie etykiety przyciągają Wasz wzrok, bo no, mnie przyciągnęła. Spróbowałem i uznałem, że za ciekawą etykietą kryje się ciekawe wino. Tak myślę jeszcze, czy coś mogę Wam powiedzieć o teorii. Chyba już nie będę przeciągał. Wino się delikatnie ogrzewa, ale myślę, że mu to nie zaszkodzi. Zdejmę ten takie coś dosyć nieelegancko, ale najprościej i najszybciej. Korek naturalny, więc muszę się posłużyć moim ulubionym trybuszonem, tak to się nazywa. Normalni ludzie mówią o tym korkociąg. Tacy mniej normalni jak ja mówią trybuszon. Żartuję oczywiście. No dobra, słuchajcie. Co się kryje pod tęże ciekawą etykietą i pod naturalnym korkiem z wygrawerowanym, nadrukowanym zresztą napisem Havaskira, co znaczy z kolei podobno dziedzic. Nazwa bierze się od w ogóle miejscowości, od tej nie miejscowości, tylko posiadłości, która nazywa się z kolei Monte da Havaskira. Nie wiem, na ile zrobiłem z siebie debila, ale biorę to na klatę. Dobra, słuchajcie. Dlaczego uważam, że prezentowanie tego wina o tej porze roku, kiedy jest ciepełko i kiedy część z Was spędza dużo czasu na świeżym powietrzu, nad morzem, nad jeziorem, na kempingach, w hotelach, w pensjonatach, w apartamentach, na balkonach, na tarasach, ze znajomymi i z jakimś fajnym jedzeniem. Dlaczego to wino jest dobre wino do tego, żeby do tego pejzażu, który rozpostarłem przed Wami, dodać? Dlatego, że ono jest idealnie kompaniujące się z tym wszystkim, o czym powiedziałem. Jest bardzo pijalne, co już się, czy już jest obiecane w charakterze. Słyszycie? Policja po mnie jedzie, bo tak skaleczyłem portugalską nazwę. Czy to straż pożarna była? Nieważne. W każdym razie po mnie. Więc muszę się streszczać. Słuchajcie, teraz tak. Bardzo ciekawy nos.
sporo tropikalnych owoców, co nie jest wcale takie, wam powiem, często spotykane, przynajmniej tak jest moje zdanie, w winach portugalskich, ale za ten tropik odpowiada właśnie moim zdaniem Viognier. Trochę takiego melona ciekawego, trochę takich słodkawych brzoskwiń, delikatna może gruszka, raczej w słodycz, ale ta słodycz z kolei jest domieszana, czy jest jeszcze zmieszana z ciekawą taką nutą ziołową i delikatną nutą mineralną, takich wiecie, takich rozgrzanych na słońcu kamieni, na których spadnie ciepły letni deszcz. I takie właśnie aromaty określamy aromatami mineralnymi, między innymi. No ciekawie skomponowane wino, które powiem wam, że jest takie bardzo zachęcające. Ono aż tak, wiecie, tak po prostu krzyczy do was, no nie gada już za dużo, zresztą pewnie wy robicie to samo teraz. Słuchajcie, naprawdę fajne wino. Naprawdę ciekawe wino. Ma w sobie wszystko, co można chcieć od białego wina o tej porze roku. Uważam, że jest to świetne wino właśnie do takich posiedzeń towarzyskich. Siedzicie z żoną, z mężem, ze znajomymi, z rodziną i nawet jeżeli nie macie nic na talerzach, czy już talerze są gdzieś w zmywarce, albo macie jakieś drobne zakąski, i tak to wino się świetnie sprawdzi, bo ono jest samo w sobie tak ciekawie pijalne i tak przyjazne, że tutaj na pewno nie będziecie narzekać. Jest fajnym takim właśnie, ciekawie zbalansowanym połączeniem słodkości tego tropiku z takim jednak, nawet bym powiedział odrobinę pikantnym, ale tutaj nie chcę was zniechęcić, to nie jest jakaś przesada. Takim pikantnym właśnie charakterem ziołowym, lekko takim właśnie trawiasto-ziołowo-mineralnym. No, uważam, że to wino ma coś w sobie. Długi posmak. Fajnie trzyma się w ustach ten taki właśnie ciekawy charakter. Słuchajcie, polecam to wino naprawdę. Uważam, że jest to bardzo ciekawa propozycja od tego producenta. Dostępna w Biedronce za 25 zł, przypominam. Na lato jak najbardziej. Chociaż powiem wam szczerze, że ta pikanteria lekka tego wina i to, że ono jest takie też takie trochę w konsystencji w ogóle, takie mam wrażenie bardziej gęste, jakby oleiste, to uważam, że to wino, nawet już abstrahując od pory roku, zawsze będzie odpowiadało osobom, które tego typu białe wina lubią. Także słuchajcie, ja uważam, że warto o tym winie pamiętać, uważam, że warto go spróbować. Mam nadzieję, że będzie w stałej ofercie Biedronki, że to nie jest jakiś tam wypust jednorazowy i później na kolejną partię trzeba będzie czekać kilka lat. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Jeżeli chodzi o połączenia kulinarne, słuchajcie, no powiem wam, że tutaj nie wymyślę jakiegoś nie wiadomo czego. Ryby, owoce morza, chude mięso, jakieś takie bardziej kurczakowe. Myślę, że świetnie się tutaj sprawdzi z grillem. Chociaż powiem wam, że mam tutaj takie jakieś skojarzenia przez tą właśnie tropikalność i tą lekką pikanterię, że kuchnia azjatycka. Kuchnia azjatycka byłaby też dobrze dopełniona tego typu winem, także miejcie to gdzieś z tyłu głowy i pamiętajcie o tym, że takie wino na rynku jest i mam nadzieję, że postaracie się je spróbować, czy zdecydujecie się je spróbować. Jeżeli tak będzie, dajcie znać w komentarzach, co o tym winie myślicie. No i właśnie, komentarze. Słuchajcie, powiem wam tak, ci, którzy nie lubią moich długich gadek o winie, już więcej właściwie nie powiem. Natomiast powiem wam jedną rzecz o komentarzach, bo oczywiście przede wszystkim zachęcam do tego, żeby czynnie brać udział w tej sekcji komentarzy pod spodem. Ja się staram na wszystkie odpisywać i powiem wam jeszcze jedno odnośnie tych komentarzy. Nie miejcie oporów, żeby zamieszczać komentarze, które ewidentnie nie zgadzają się z tym, co ja mówię tutaj na kanale. Jeżeli jesteście zachęceni jakąś moją recenzją do tego, żeby takie wino dane kupić, a potem je kupicie i się okaże, że wam nie smakuje, to śmiało składajcie rekomendacje, bo nie rekomendacje, tylko reklamacje, że po prostu no, nie zgadzacie się ze mną, no bo tego typu dyskusje też są potrzebne i ja wiem, że no, robiąc wiecie, odcinek o winie, które tam ogląda kilkaset osób, no nigdy nie trafi w gusta wszystkich i zawsze część będzie nie do końca usatysfakcjonowana moim danym wyborem. Także śmiało walcie w ten deseń też. Ja oczywiście będę pokornie odpisywał
że nie ma co się z wami nie zgadzać, no bo to jest wasz gust i najważniejsze, żeby wasze podniebienia były dopieszczone. Dobra, pamiętajcie o tym, żeby film polubić. Pamiętajcie o tym, że za tydzień będzie nowy odcinek w piątek o tej samej porze, czyli o godzinie 21. I właściwie to tyle. Właściwie to wszystko, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jest chwilkę po godzinie 21, jest cały czas bardzo ciepło, tak jak mówiłem. Życzę wam, żeby jak najwięcej takich wieczorów ciepłych, przyjemnych, przy przyjemnym winie w te wakacje wam towarzyszyło. Trzymajcie się, napiszcie może, gdzie spędzacie wakacje i jeszcze raz, jak mantrę wręcz, powtarzam, że jeżeli natraficie na swojej drodze na wino, które jest ciekawe i powinno się znaleźć na tym kanale, piszcie w komentarzach, a ja temat zbadam, bo to jest moja ciężka rola na tym świecie. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale Co mi się na winie. Cześć!